Odcinek ma nazwę, jak wymyślali nazwy pobocznych misji do Wiedźmina. Lewic pisał, że wiertarki sprzedają i tak dalej. Rzeczy z budowy, z wykończeniówek ukradzionej. Zobacz tą szafkę z tyłu. Wygląda, jakby rzeczywiście tylko to skupywali. Są podwyżki, nie? Te buty nawet są w Lombardzie do kupienia. Po 5 zł. Kupowaliście kiedyś buty w Lombardzie? Ja mam na obecną chwilę teraz i zestawiam ten głośnik i z tymi dwoma dychami to... To masz 6. No. Za 110 ci go mogę puścić, nie? 5 dych tylko wykombinuj i już. Nawet nie wiem, skąd ci powiem. No zobacz sobie go, nie? Tylko 5 dyszek byś musiał załatwić. Jaka walka! To sobie zerknij. Niech kurtkę zastawi i tak mu zimno nie będzie po talerzyku. Ej, miałoby z tego 5 dych na telefon? Spartiatik! Czekaj. Mhm. A czemu sam nie chciał przyjść? No w szkole. Czekaj, oni czyjeś rzeczy zanieśli. Dobra, analiza 6 sekund filmu. Oni zanieśli czyjeś rzeczy i mówią, że za kogoś sprzedają. Można tak? To przecież złodziej też tak może powiedzieć w Lombardzie. Rel? Witam, Kacper. Ja? Jakiś młody? No młody rok tam. No, od nas, no. Mamy okienko, mamy to. Brat pewnie, co? Nie, ja nie mam brata. Nie, to po prostu kolega ze szkoły poprosił, że już tu byłam, to stwierdził, że... Może stwierdził, że więcej dostaniecie. Może tak. Może. A dostaniemy? Może. Kupowanie kradzionych rzeczy ze świadomością to się nazywa paserstwo. I co, nie można taki RL? Zobaczymy. Czemu ja to robię? Czemu... X575. A on mówił, ile mniej więcej za to by chciał? Nie wiem, mówił ci? Nie, mi też nie mówił. Jak najwięcej. Wow. No mysz to jest mega tania, nie? Nową na Allegro znajdziecie za 39 zł. Nową. Nową, no. To nie kupi tego. Witam, pisowaty. No to może najpierw do niego, czy nie wiem, bardziej opłacą się sprawdzić, bo bardziej cię może przez, nie wiem, Marketplace na przykład. Znaczy taką myszkę to... Od razu chciałam. Nie wiem, czy będzie dużo chętnych, nie? Bo to jest zwykła mycha, taka Chinów. Nie wiem, no. No pewnie takie osoby przyjdą, co są tanie myszki, nie? No czasami tak, no, nie? Pewnie się przyda. Dychę można dać. Dychę. Czekaj, za dychę i on za ile to sprzeda? Za 15 zł? Ty. Dobry. A to? No jak za 20, jak jest nowa za 30? Dupa. Mirror's Edge. Akurat gry sprawdzałyśmy, tam chyba niby używana taka... Ej, Mirror's Edge to jest stara gra, bardzo stara. Nowa, 17 zł. No. 17 zł. To jest bardzo tania, no. Lost of... Co to jest za gra? To już w ogóle w Glex. A, Xbox 360 jeszcze. Ja pierdzielę. Przecież te gry są po 10 zł jak max. Nisei. Tej nawet nie ma. Nie ma? Biały kruk chyba. No tu ciężko stwierdzić, ale... Odcinek ma nazwę, jakby myśleli nazwy pobocznych misji do Wiedźmina. Masły chleb. Dzięki Alduin za 12 lat, witam. Chyba dwie dyszki bym dał za nią. Może Elixa jeszcze zobaczę. To czy... chyba najkrótszy posiedź w twoim życiu. Gratulacje, może jutro będzie... Czekaj. Może... Czekaj. Co? Witam, Garant. Nie, nie mów. Znaczy tak, tej krótszy. Nie było poślizgu nawet. Nie ma. Chyba wiem, dlaczego nie ma. Czemu? Bo ja pisałem Lost of Odyssey, a to jest po prostu Lost Odyssey. Lost Odyssey. FIFA z 2015 no, za 5 zł jest? Teraz jest. Teraz jest. 35, 68. Dobra, to 3 dychy może być. To też jest od 59 zł. To 3... Fallout 4? Czy co to jest? Teraz jest. 35, 68. Dobra, to 3 dychy może być. To też jest od 59 zł. Fallout 4 goty. Xbox One. Graliście w to? W tego Fallouta 4? Ile to warte? Dobra ta gra? Na NB sprawdź, ale to na Xboxa jest. Nie wiem, czy na NB się da gry na Xboxa kupować, a PlayStation się da. To 3 dychy, czyli 3, 6, 7, 8 dych za wszystko. A za krótkie dostawki? Może być. Dobra. Ty, czyli jednak dobrze przemyślał.
inwestor wysłał koleżanki, żeby więcej dostały. On chciał dać 8 dych, a one wyciągnęły stówę. Kumasz to? No. Będzie chłopak zadowolony. Akurat nie mam nawet jak wydać tych 8 dych, także... Także super. Spoko. Jak on sprawdza ceny na Allegro, to jest warte połowę tego, no nie wiem w sumie na jakiej zasadzie ten Lombard działa, ty, bo jak on kupił myszkę za dychę, sprzedają za 15-20 zł. Nie wiem, czy ktoś za 20 zł ją kupi, jak ona w sklepie 30 jest nowa. Dołożysz dychę i masz nową mychę, po prostu myszka za 30 zł to już się wydaje gówno, tak szczerze. I zaraz napiszesz, że ty na takiej wbiłeś Challengera, ale zapomniałeś dodać też, że jesteś w dupę retardem pieprzonym i przestań grać w League of Legends. Myszka za 3 dychy, przecież chłopie, co ty pieprzysz? To w ręce się złamie, dosłownie ci mówię. Cześć. Siema. Siema. Oj, ale się rozpinało. Tak? No, co to za gówno sklep? To jest Lombard. Nie no, na pewno idzie zarobić homofob, tylko ja się zastanawiam na jakiej zasadzie oni to zarabiają, no bo wiadomo, że się nie liczy w takim Lombardzie utargu z jednej rzeczy, tylko z całego miesiąca, albo nawet na dłuższą perspektywę. Ale kurde, jak tak pomyślisz, że w cenę tej myszki, na której zarobią 5 zł, wchodzi tyle kosztów, które są dookoła. To jest cud w ogóle, że to wszystko działa. Ale pewnie taką myszkę sprzedadzą 5 zł więcej, a jakąś rzecz sprzedadzą dużo więcej. Po prostu to się tak zbiera, nie? Tak, Garon, trochę co tak. Co ty tam masz, powiedz mi, co? Wiesz co, tą kudeczkę. Ostatnio byłem u ciebie z nim, nie? Aha, tą taką do hotelu, tak? Tak. A, to jest takie na Airbnb, że se tego kodzik ci dają. Witam z... Sernik, nie. Seri, nie. Serina, witam. Tak, dobra. I farelkę. Lufka. Syzyf. Tworzony? No, ja sobie zakleiłem. Właśnie, jak nówka. Ale nie, no sprawdź sobie, nie? Myszkę z dwuklikiem i działającym scrollem tamta. No ty, jak ja pamiętam te najtańsze myszki, była taka w Mediamarkecie chyba Tracer czy coś takiego, taka firma, że oni najtańsze, że to się świeciło, takie gamingowe gówno typowe, że wygląda jak nie wiadomo co, kosztuje 15 zł taka mycha. Ona 2-3 miesiące już ci dwa razy klika i kółko nie działa. Pamiętam. No to jak oni taką myszkę sprzedają używaną, to przecież co, to ci tydzień podziała, to już lepiej nową kupić. Zobacz sobie jak zawodowi alkoholicy przychodzą tam z nowymi wiertarkami okradzionymi z roboty. Po 1000-1200 zikio i chcą 100-150? Ale to co, według ciebie Lombardy istnieją jeszcze w tym roku, że w ogóle jeszcze coś takiego jak Lombard istnieje tylko dzięki temu, że ludzie kradną z roboty, jacyś alkoholicy i narkomani? To jest niemożliwe, że biznes się tylko na tym opiera. Wiem, zamówiłem, ale... Siema Quinto, właśnie Quinto, zaraz mi przypomnisz tą gierkę, oki, bo ją zagramy dziś. Pobiorę ją. Się ciepło zrobiło. Jak to na wakacjach było? Mega spoko. Akurat no polecam. Z czystego serca, no. No bo podobno mega. To jest na godzinę, to można zagrać. Gdzie ty byłeś? Na Cyprze. Po tej akurat tureckiej stronie, bo tam są dwie strony, jest grecka i. I turecka, no. Turecka, no. Jeszcze po tej tureckiej bardziej lepiej mi się podobało, bo to było widać tak. To jest demo. Już jest, nie ma Unii. I miało taki swój klimacik to. No fajne. No, że fajnie, nie? Ona tam tak ładnie wygląda, nie? Co to jest? W aplikacji można się tam... Głośnik? Instrukcja jest tam chyba bardziej smart chyba ona. Że normalnie przez telefon możesz sterować? No, masz tu smart control. Co ty? To nie jest jak farelka? No, wiesz co, akurat teraz tak chyba wszyscy... Po co ci farelka połączona z telefonem? Te różne wszystkie takie homatiki, sterowania, jak bramami i takimi... Rzeczami, światłem, nówka koło. Grzeje ładnie głośnik, no może głośnik grzeje ładnie, bo ma dwie funkcje, no. Puszczasz metal i ci w zimę grzeje i muzyki słuchasz, no. 90 zł mam, ale teraz sprawdzałem. Kto wie. Ale to nie wiem, 80 bym chciał. No, 7 by było. No dobra. No. Nie ma problemu. Jeszcze sprawdzę, nie? No dobra.
A to nie wiem, bo nie wycenialiśmy tylko... No nówki 1300 na Allegro, ale no tyle nie dostanę. To na pewno. Liczyłem z 200. Jak się co? Materiał kończy na czym? Czaj, Saron. O czym ty piszesz? Chcesz dostać. Tylko 200? Ale gdzie za 5 zł rzeczy z jakiś... Gdzie, o czym ty piszesz? Wiesz co, patrzałem tam na archiwum na Allegro i on... Z tą myszką to nie tyle, że oni będą mieli 5 zł zysku, ale na przykład jak ktoś będzie chciał się z nimi targować jakiegoś lapka, to mogą powiedzieć... Ty, dobrze mówisz, mogą powiedzieć dorzuca... Zróbmy po mojemu, dorzucę ci jeszcze mycha. Ej, ty masz łeb do interesów. Jesteś odpowiedzialny. Rzeczywiście, lapka, ktoś się będzie targował, nawet nie musi ogarniać. Ale to identycznie w sklepach robią. Przecież jak były PS5 wychodziło i było niedobór PS5, to pamiętam, wszystko co nie schodziło ze sklepu dokładali do PS5, żeby tylko sprzedać i cenę za jeszcze podwyższyć. To Fivehead. One się tak kończyły, sprzedane za 440 gdzieś tam. Ja musiałem ją usunąć z aplikacji i wtedy mi się tutaj pokazuje kod aktywa. Tego Snoop Dogga, co tu często przychodził już od paru odcinków, nie mam, bo sprzedał telefon kradziony? Jak? Oglądaliśmy 2 tygodnie temu, kiedy był stream i gadaliście, że on nie żyje, a teraz, że nie przychodzi, bo sprzedał telefon z Simlockiem? Nie, no to jest więcej mitomanii wokół tego Lombardu niż w dupę wokół RL Crafta. Stacyjny i tylko co do niej nie ma to wkrętów, nie? Żeby on przyjechał. Dzięki Kędzior za 2 lata. Witam, witam. Witam, wiesz. Proszę, nie? Dokładnie. Ale rzeczywiście, no jak sobie wejdziesz, nowa. Do kompa tego 800... zdarzyłem 6K. A, okay. 50 zł, nie? Z Eltrox firmy. A najtańsza używka aktualnie 150 zł, nie? Ale muszę... Lewic pisał, że wiertarki sprzedają i tak dalej. Rzeczy z budowy, z wykończeniówek ukradzionej. Zobacz tą szafkę z tyłu. Wygląda jakby rzeczywiście tylko to skupywali. Trzeba zobaczyć, czy tam wszystko jest ok. A nie, to licytacja. A jest jakieś zainteresowanie w ogóle? No nie wiem, zaraz obczaję. Brak możliwości zamknięcia nieznanych kod, 170. Stan produktu używany, zablokowany. No to już wiadomo, czemu to pytania. Zablokowany. Kierowniczka. Jak chcesz coś więcej, ja się nie obrażę. No tu jakby już było ok. Nic nie piszą, że ten, że jakaś blokada czy coś. No. Licytacja jest od 250, nikt nie licytuje, a syna kup teraz 600, nie? Mhm. No ja tam sprawdzałem, kilka razy się właśnie podłączałem, aktywowałem ten kod, czy to jest taki jeden. Byłeś, to sobie sprawdzaliśmy, no kupi, no, czy nie kupi. No. Jest dosyć droga, rzeczywiście, nie? No. Nowa. Te używki za 150 to są rzeczywiście poblokowane i tak dalej, są niesprawne, nie? Ale z drugiej strony jest bardzo małe zainteresowanie tym produktem, nie? To jest jakiś niszowy produkt. Do domu raczej nikt tego nie kupuje, raczej właśnie tak gdzieś w hotelach. Z tyłu Mateuszka, co oglądaliśmy ostatnio. A wiadomo, że jak ktoś gdzieś tam coś prowadzi, to sobie zawsze kupuje nowe, na fakturę, wlicza sobie w koszty i... Tak, sakata, to prawda. Ciężko, ale może ktoś się skusi akurat na to, nie? Ja byś tam proponował za to? 250. Dobra. Ale 250 mu daję za to, a przede wszystkim chciał dać 7 dych. Jest uczciwie, bo sprawdził. Zostawię tych samochodzików tam, czy? Jakieś niemieckie tym razem. Aha. Nic z takich, z żadnych z osobówek, nic, z jakieś tiry tylko same. No, Skrom i Bachera. Takie plastikowe bardziej, aha, nie? No, to pewnie dołączali. Uczciwie, bo nagrywa, a. Jakiś zestawów taki alkoholowy, nie? Nie wiem. Mógł być wyciąć i oszukać. Co to jest w ogóle? Myślę, że to niemieckie piwo jest. No to jakiś osobówka jest na tym, nie? Nie wiem. Chyba z jakąś gazetą było. Może. Nie? Nie wiem, nie będę zgadywał, bo... Nie wiem, wszystkie tam rzeczy kupiłem po 5 zł. To na pewno się sprzeda. Tam pod dyszki, nie? Te buty nawet są w Lombardzie do kupienia. Po 5 zł. Kupowaliście kiedyś buty w Lombardzie? W sumie pytanie, czy wy cokolwiek w Lombardzie kupowaliście? Ja to jestem stary, to pamiętam czasy, jak się czasem do Lombardów chodziło. To też dawno temu, ale w dzisiejszych czasach to jeszcze buty w Lombardzie, ja pierdzie. Na pewno się sprzeda. Tam pod dyszki, nie? Jakbyś... To jest stary, trochę młodszy niż ja, ale też staruch jest. To pewnie też pamięta, jak się w Lombardzie czasem patrzyło. Ale w dupę, buty w Lombardzie to jest przesada.
Buty marka Sfag za 20 zł. Lepsze niż Adidasy. Te samochodziki to od razu po 60 sprzedałem, tylko na Face'a wrzuciłem relację i ten. No, moment nie było, nie? Jak ktoś szuka, to... Za 2019 widziałem buty za złotówkę w Chińczyku. Ja pamiętam, mój kolega kiedyś w chińskim markecie, to się tak nazywało, tam tylko Chińczycy robili i tam same podróby dosłownie. I kupił buty sobie specjalnie na WF, bo WF-ista się czepiał, żeby nie brudziły parkietu. Kupił te buty i pierwszego dnia one się tak ścierały na tym WF-ie, na czarno, takie ślady jakby autem driftował po tej sali gimnastycznej. Wiesz, one z dwie dychy kosztowały te buty. Dwie dychy buty. Które ma to są czasy. Wronek, firmę, która zajmuje się odnawianiem aut. Buty na targu, no. Takich starych. Coś takiego. I on mówi, że większość tych aut, które ja tu mam, to oni mieli... Halówki za dychę, no tam miałem. Kupca, nie? Tak sobie kolekcjonować te, to które spoko. Już zrenowano. Ale były lepsze niż chińskiego marketu. Dobra. No chwila, tylko jeszcze zobaczmy to cudo. Najtańsze 85 zł, ale to jest licytacja. 139 uszkodzonych ktoś próbuje sprzedać. 200 nowe. Roczek. No, no to 7 dych, będzie git. Za 7 dychów sprzedaje. Może akurat gdzieś, ale fajnie grzeje, naprawdę. Z 5 minut ją włączyłem raz i pokój nagrzany. Tamtynek czeka z tyłu cały czas. Takie malutkie? No. Dobra. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki również. Targ, Lombard, sklep, gdzie kupujesz markę, a nie buty? Szczęście. A do pewnej ceny to nawet markowe są git, no bo powyżej pewnej to już się zaczyna jakieś odklejenie. Tak mi się wydaje. Możemy się tak umówić, nie? Tak no. Jak wtedy, że zostawiłem za 4 dyszki ten głośnik mój, nie? No. I tego białego, co wczoraj oglądałem, bym go wziął. A jak tutaj, bo te jeszcze do roboty dorzucił, bym ci przyniósł. Bo siadł mi całkowicie telefon. To co, chcesz zostawić głośnik i kupić ten telefon? Tak, tak, tak. Jakby dało radę tak pójść. No, tak, głośnik dam ci 4 dychy, a na telefonu za 4 dychy ci raczej nie sprzedam. To ile bym musiał dorzucić do tego jeszcze? A za 5 dych pójdzie, czy raczej nie? Nie da rady. No z 50 zł jestem w stanie jeszcze to ogarnąć, ale... To co jeszcze się tak spukał znowu, co? No to ci mówiłem, nie? Nie wiem, czy za dużo pieniędzy miała, czy czego, bo pracę miałem taką, że sam bym chciał tam zostać, nie? Ale widzisz, czas pokazał i co? I musiałem wrócić. Dobrze, że jeszcze mam tych rodzin... Nie wiem, co on powiedział. On miał powiedzieć, co się tak spukał, a nie wiemy nadal. Myślę, że mnie przyjmą, nie? Gorzej, jakby mnie nie przyjęli do siebie. My friend, 55 zł bym mógł ci zrobić. Zarakuj to zobaczę. Dobra, ja teraz mam ogólnie tutaj dwie dychy. To możesz jakoś mi od razu wydać jeszcze ten głośnik, zaraz przyniosę. No głośnik 4 dychy, tu dwie dychy i 5 zł ci dam. 40, 50. 5, dobra. O, proszę bardzo, od razu. No. Ty, a Dawid, mogę od razu tę kartę tam przełożyć? Zostawię go u ciebie. Damian, nie Dawid. Damian. A ten, masz ten głosik tu? Znaczy, to zostaw tu, ja zaraz wrócę. To masz te kasy na razie. Zaraz przyjdę, spokojnie. I ten, nie ogarniemy. Dobra, teraz zaraz. Trzymaj się, hej. Ale każdy, kto do niego przychodzi, próbuje go tak ugadać, że zaraz wróci, zaraz przyniesie, z jutro przyniesie, zaraz, ale on się jeszcze nie dał chyba naciąć, przynajmniej w tym, co oglądamy. Dzięki, ja za 22 lata, witam. To zastawiamy się, sprzedajemy. Sprzedajemy. Sprzedajemy jednak. No żeby... Głośnik. Trzymaj się, hej. Ciekawe ile taki, zaraz pewnie powiedzą ile nowy, ale... O, Tracer. O, Tracer. Zobacz, wygląda jakby kosztował z 500 zł. Gamingowy w dupę ten. I oczywiście pewnie w Media Markecie jest za dwie dychy. Z czego jest plastik, którym robią to, że to się opłaca? Z czego są te rzeczy w środku? Jak to działa? Jak... Oni to chyba na tak gigantyczną skalę gdzieś w Chinach albo Bangladeszu lutują w jakichś fabrykach ludziom, co nawet za miskę ryżu nie robią, tylko mniej, żeby to się w dupę opłacało, bo nie wyobrażam sobie. Hej, czyli to zastawiamy czy sprzedajemy? Sprzedajemy. Sprzedajemy jednak. No żeby tak? Potem nie mieć kurde u was tego, jak to się mówi, konta zajętego, nie? Że będę mógł przyjść do was. Zawsze będziesz mógł przyjść. No. A powiedz mi, Dawid, będziesz miał jako... Opowieści o rzeczach, które mają w domu i dopytywali, ile by za nie dał, żeby się dowartościować? No ta.
To też takie Damian, były. Przepraszam, bo się mylę. Jakąś ładowareczkę do niego. Dawid. Bo nie, a, sam kabel, ja sobie kostkę ogarnę. Kabel tylko na B. No niestety nie, bo tu jest mikro USB, wiesz? Pokaż go na chwilę. I jeszcze już nie mamy takich kabli po prostu, nie? Same ceny mamy. To musi być stary telefon, jak jeszcze z tym starym wejściem. Pamiętam, jeszcze te wejścia były. No, to też stary. No ci mówię, ja go parę razy użyłem. Ja dlatego się chciałem... Dziwnie ludzie w tych lombardach ci pójdą pijak przejść. No to lombardy już raczej tylko tacy ludzie, no. Tak patrząc po tych filmikach w sumie, rzadko ktoś się pojawia, który wygląda normalnie. Pytać cię troszkę, mniej więcej, że to może jakiś... To, bo tam widziałem i tego białego Samsunga masz. Ja bym dorzucił te dwie dychy. Tutaj masz takiego Samsunga jakiegoś. Cześć, ile telefon ten kosztuje? To jest taki pod B podchodzi. Które? Tutaj masz Damian. Damian, przepraszam. Tutaj Damian, ten biały Samsung. To? No. Ten też jest fajny. Ten. No co, to jest 170 zł. Ujesz. Dobra. To przełożę od razu kartę. Dobra, to cykniemy to tu. Cyk. Nie, no za ile on to sprzedają? Bo ja chciałem ogólnie zrobić tak, że jakbym sprzedawał, tak cenowo jeszcze tam patrzyłem na tych Allegro, to różnie go wystawiałem. Ale no w Carrefourze on jest za 8. Tutaj sprzedaje telefon za 200 zł 10-letni, a na koniec pyta, czy czasem by nie chciał kupić iPhone'a 15 Pro, bo mu leży? W sensie ten typ mówi, że może przyjdzie z iPhone'a 15? Patrzyłem na tych Allegro, to różnie go wystawiałem. Ale no w Carrefourze on jest za 89 zł nówka z gwarancją, nie? Chciałem chociaż... Czekaj, ten telefon czy ten głośnik 80 zł? Cenowości, tak. Ja chciałem ogólnie zrobić tak. Ty, to jest taki stary telefon. Nie wiem, czy są jeszcze nowe telefony, gdzie się da baterię wyjmować. Ale kiedyś w każdym się dało. To pewnie jest jakiś bardzo stary, jak kosztuje z 5 dych. No, pamiętam. Jakbym sprzedawał, tak cenowości tam... patrzyłem na tych Allegro, to różnie go wystawiałem. Ale no w Carrefourze on jest za 89 zł nówka z gwarancją, nie? Chciałem chociaż, nie, z dwie dychy na jakieś smarowanie i na chleb jeszcze zyskać, ale... Ty wczoraj przyszedłeś? Zostawiłem, odbierałem... Na masło i chleb? Po czym przyszedłeś i powiedziałeś, że chcesz kupić głośnik przenośny? To może wracamy do tego. Ten głośnik przenośny? Takie było na masło, na chleb, nie? Jak mi dupy zapraszałem i tak. I wyszło i tak na... Tak jakby wyszło. A powiedz mi, Damian, jak mogę, nie? Bo ten telefon ogólnie włączy czy włączy, nie? I tak dalej, znaczy w sensie wyświetlać się zapala, nie? No. I tak dalej. Samsung jakiś. Ej, jaki to jest ten Samsung? Jakby w ogóle już mi nie chciał, wiesz, odpalić, w sensie tylko na przykład Samsung Galaxy coś tam, nie? Tak jak tu, nie? I jak mogę się odzyskać maila? Galaxy jest 3, nie okay. Powiem ci, bo nie bo teraz mam i tak, tam konto te bankowe i też, bo firma mi tam zakładała, co poprzedniej tam pracowałem. I teraz chodzi o to, że tak, muszę umowę, to wszystko kurde porobić. A teraz nie Samsung mam jak. Samsung Galaxy coś tam, aha. To jest dobre. No w tym ci nie pomogę niestety. Dobrze. Dobra, to robimy skup tego głośniczka. I mi się tak ciska, zobacz. A propos Chin, jestem na kupie klimatyzacji na jednej stronie. Jak jest zakładka marki, to za nią... Zanim ją rozwinęłem, to od razu pierwsze, co przed rozwinięciem wyskoczyło. Czekaj, co? Hisense, chińska marka. I ona zalała wszystkim telewizory, monitory itp. Kurde, ja się nic takiego nie kupuję, to nie wiem, ale może tak być. Może tak być, ale czekaj, bo jest coś takiego, że sam Samsung czy ktoś inny robi tam większość ekranów do telefonów i do telewizorów chyba, tak? Czyli co, oni współpracują też z tymi Chińczykami? Czy ci Chińczycy sami wymyślili coś i teraz sprzedają? Pytanie, czy to dobre, czy gówno? Żeby na hama nie włożył czasami. Tą kartę. Bo teraz nie chcę zepsuć. Do iPhone'a robię też. No, dobra, bo w każdym, w tym jest tak inaczej, tu też jest inaczej i człowiek już się gubi. Ogólnie to mam brak karty SIM. Pokaż. Nie wiem, czy jest odwrotnie włożona. W sumie tak, ale... Napiszę tam, nawet jak ściągniesz ekran na dół. Albo może ma SIM locka, wiesz, bo to jeszcze stare czasy. Plus. A czemu by to był? Nie, mam z plusa, nie? Ty masz z plusa? No. No to powinno być git.
Dlatego daję ci sam osobiście, żebyś włożył, bo... No wiadomo, nie? Potem by było na ciebie. No. Czekaj, od kogo to kupione jest w ogóle? Tego to ja nie wiem. Kurde, ten Ancymon. Ej, to jest to, co widzę tam. O. Ej, to ten Logan? Ten Logan sprzedał On chyba w ostatnim filmie, co oglądaliśmy, sprzedawał. Simlokiem sprzedał, to w sumie nawet się już chyba nie pytają w Lombardę o takie rzeczy. No, Dalton poleciał. Trzymaj. Ten na złomowisko leci. Jestem jakiś inny? Jakiś miar? Logan Cappuccino. No, powiem cenowo, to tutaj nie ma zbytnie żadnych takich na dotyk. No musi być na dotyk? No, bo ja muszę mieć maila, wszystko. Poważnie ci mówię, teraz nie ściemnię w ogóle. Musi mieć teraz maila i wszystko. Ogólnie. Dobrze wiedzieć. No ogólnie. No ogólnie to tak, ale teraz nie. Kogo trzeba, to ściemnia się, a te, kogo nie trzeba, to się nie ściemnia. To jest różnica. No to jest za 169, a 5 jedynie, nie? Ale to byś musiał dołożyć troszkę do niego. Ja mam na obecną chwilę teraz, zestawiam ten głośnik i z tymi dwoma dychami to masz... To masz 6. No. Za 110 ci go mogę puścić, nie? 5 dych tylko wykombinuj i już. Nawet nie wiem, skąd ci powiem. No zobacz, co tego, nie? Tylko 5 dyszek byś musiał załatwić. Jaka walka! Coś do tej ceny... A tu nowszy jakiś. To jeszcze jakiś... oprócz tego byś coś wynalazł tam. No nie mam nic niestety. Nie możesz, nie? No dobra, to jak nie masz, jak wykminisz, to daj. Dobra. Po prostu tak. Jak dobra, może to... coś wpadnie nowego, to ty no. Sobie weźmiesz wtedy, nie? Dobra, no. W tej cenie jak 7 dyszek. Sakata teraz to nie... Ja tam... I byś mi wpisał to razem na jedną listę. Chcę za to 3 dyszki w zastaw. I razem z telefonem kupić później, nie? No dobra. Włączasz, mierzysz, a nawet możesz sobie zerknąć. Niech kurtkę zastawi i tak mu zimno nie będzie po talerzyku. I miałoby z tego 5 dych na telefon? Ile to ma tutaj? Ja myślę, że 7 metrów będzie? Nie, nie ma. Dalmiesz palce. O co chodzi z palcami? No dobra. Włączasz, mierzysz. A ma na sobie. To rzeczywiście ma spuchnięte opuszki, czy jak to się nazywa ta część palca. Ej, jest jakaś choroba. Jest, to są miał objawy jakiejś choroby, kojarzę. Kojarzę coś takiego. Że rosną tak końcówki palców. Od jakiego, od czegoś tam, nie wiem od czego, nie pamiętam. Na ty mi powiedz. Zerknąć ile. Do alkoholu? Żaba kuchasz. Ej, on ma palce rzeczywiście jak żaba. 7 metrów będzie. Błony brakuje między palcami. I na mówisz, potrzebujesz? 3 dyszki. Flaszka i zapojka. No, powiem tak bez mordo, no. Nie będę. O, przynajmniej nie kłamy po co przyszedł. Palmisz park, sajnki, na co potrzebujesz? Potrzebuje. 3 dyszki. Flaszka i zapojka. No, powiem tak bez mordo, no. Nie będę. Palce kłamał, pałeczkowate? Czekaj, zobaczę. Palce, pałecz. Ty rzeczywiście. Najczęstszą przyczyną palców pałeczkowatych są dość poważne choroby układu pokarmowego, krążenia oddechowego, a także innych schorzeń. Jezus Maria. Czy my go widzimy ostatni raz? Na życie, oby nie. Jak nie jedni tutaj, wiesz, nie? No. Żał, bo nie mam leków, nie wiesz, nie? Nie będę tu leciał, bo wyszedł na flaszkę i po pitkę i tyle. Strasznie to wygląda, nie Boże. Będę... Jezus Maria, to wygląda strasznie, spójrz na te dłonie. Tu się szalił ci, że wiesz, nie mam czego jeść, wiesz, nie? I te pa, i przynajmniej tebe. Jesteś szczery. No jo, mordo, no chyba o to chodzi, nie? Tak widziałem z... Co? Tak jest, no przychodzą mi nagle, no, że no jedzenie, o Jezu, nie ma na czynsz, wiesz. Nie, no słuchaj, no kurde, no jeśli no, nie no, trzeba, wiesz, ogólnie tego, na policji prawdy się nie mówi, bo nie wypada, ale tak jak ciebie znam, mordo, no to wiesz, no to no, co ci będę tu w kopyciskać kitkę. Siema, konfi. Na leki chcę. Chcę na budkę. Nie wiem, popić, bo od wody gazowanej to mi tak łebnie napier... później. O ja... Na pewno od wody. Drugi random Bruce.
Co zaraz mu, co też wszystko go boli, jak się kolini napije, a ten wódki. Ja może masz. O Jezu. No, kwasowo zielony. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to siema. Płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złapać. O, poważne starcie. DRAK o 56-61 dał na Goliborde 10 zł. Siema, dziadziu, zaczynamy Eldena Pok. Prawidłowo. Wybierz samuraja na start. Miałem zapalenie za to, kurwa, 5 lat temu. I to już jest dobry wybór. Nie polecam, kurwa. Wszedłem tam na izbę, nie? Baba przyłożyła mi ten pistolet do wogę twarzy i mówi, o kurwa, zabieramy go. Mówi, i ten lekarz przyszedł, mówi, chłopie, ty myślisz, że jeszcze 3 dni tak, bez leków tego, no bo już byś się mógł nie ostrzec. Tak? Miałem zapalenie zatok z niedodmą języczka. Ej, to jest kłamstwo. W Polsce jest jeden wielki spisek. Bo jest średnia długość życia mężczyzn, tam 70 lat, nie? Ale to jest bardzo zaniżane. Tak jak miliarderzy zawyżają średnią płacę, tak tacy ludzie gigantycznie zaniżają średnią długość życia. Oficjalnie ci mówię, przeciętny Polak żyje 120 lat, ale przez niego jest potem 70 lat w statystykach. Mówię ci to, mówię ci to. Miałem zapalenie zatok z niedodmą języczka. No, ja nie wiem co to znaczy, ale kurwa, gruby temat już, nie? Kroplówka, wiesz, nie? No, leżałem tutaj, nie? Czaj. Kroplówka, wiesz, nie? Spójrz na te palce. Jezus Maria, spójrz na to. No, leżałem tutaj, nie? Ale wykaraskałeś się, to najważniejsze. No kurwa, że wino też się wykaraskałem, nie? No. Kurwa, to nie do zajeb... Nie zabije mnie chyba kurwa do nic już, ty. Oby tak było. Adios. Ej, bo to nie wygląda za dobrze. Fajne. Ale dobra, trzeba TikToki obejrzeć, bo nie zdążymy nic zrobić. Nie ten link? Cały, ale nie obchodzę cię. Było kurwa, słuchać ciebie. Menelo, zamknij się już, kurwa. O, coś tutaj się zaraz wydarzy. Liść. Co jest? Kto go uderzył? A Darolew. Ty, najsilniejszy chyba cios Darolwa w karierze. Nieważne. I co, oni się biją teraz, tak? Kondziu, kto wygra? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę